Jedna z moich nadziei, która się wiąże z całym tym kryzysem, może to jest tak, że my wreszcie popatrzymy, wiesz, po prostu, nie wiem, na kuriera, który przyniósł nam dzisiaj paczkę z zamówionym towarem i popatrzymy na niego nie jak na człowieka, który jeździ jakimś tam swoim vanem, rozwozi paczki, tylko popatrzymy jako na człowieka, który jest fundamentalnie istotny z punktu widzenia naszego funkcjonowania jako społeczeństwa. Witamy serdecznie, Piotr Wiśniewski, Paweł Motyl. W 8 już odcinku, specjalnym odcinku. Dzisiaj mamy drugi odcinek naszej mikroserii dobrych wiadomości w czasach kryzysu. Efekt Motyla na Wielki Piątek. Słuchajcie, dostaliśmy fajne komentarze troszkę po pierwszym naszym odcinku, gdzie staraliśmy się wam przekazać, że w tym całym bałaganie, chaosie złych informacji można znaleźć także trochę dobrych. Tutaj mała uwaga, od kilku osób usłyszałem, że biznes gamingowy przede wszystkim zarabia pieniądze, no bo przecież dzisiaj połowa Polski siedzi przed komputerami i gra w różne gry. Pawle, grałeś w jakieś gry ostatnimi czasy? Wiesz, jeżeli za ostatnie czasy przyjmiemy jakieś 30 lat temu, to zdecydowanie tak. A jakieś fajne komentarze dostałeś ostatnio? Tak, wiesz co, komentarze, które ja dostałem, były takie, że bardzo fajnie, że spróbowaliśmy spojrzeć, wiesz, na tę bardziej pozytywną stronę całej tej historii. I szanowni, żeby było jasne, to nie jest tak, że my bagatelizujemy problem. No, problem jest fundamentalny, problem jest gigantyczny. Prawdopodobnie stoimy przed największą rewolucją za czasów naszego życia, również zawodowego. Nikt nie wie, jak będzie wyglądał świat, który się pojawi za chwilę, ale w tym wymiarze makro mamy na to relatywnie niewielki wpływ. W związku z czym warto jest oczywiście śledzić wszelkie trendy, warto być czujnym, patrzeć na to, co się wydarzy za chwilę, natomiast skupić się przede wszystkim na tym, jakiego rodzaju korzyści z tego, jakiego rodzaju pozytywy właśnie można wyciągnąć. I komentarze, które ja dostałem, wiesz, wiadomości, które dostałem od wielu moich znajomych, były takie: kurczę, w całym tym zalewie tych negatywizmów, zarówno faktów, jak i opinii, jak to strasznie się dzieje w różnych krajach i tak dalej, bo pamiętaj, najlepiej sprzedają się złe wiadomości w mediach. No, moi znajomi mi powiedzieli, ale fajnie, że ktoś wreszcie popatrzył na to, że w tym wszystkim jednak są pewne plusy, coś, co można ciekawego zrobić. Dostałem też pewnie, podobnie jak ty, sporo memów, bo wywołaliśmy gdzieś ten temat. Mój ulubiony wygląda następująco. Uczcimy minutą ciszy wszystkich tych naszych kolegów, panowie, których żony i dziewczyny przypomniały sobie o deklaracjach złożonych na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat. Kochanie, zrobię to, jak będę miał chwilę czasu. A co u ciebie? Wiesz co, no tak, ja już się też odkopuję z porządków i dzisiejszy nasz odcinek też ma być poświęcony pozytywnym informacjom, pozytywnej perspektywie patrzenia na tą sytuację, tylko postaramy się zaprosić was do perspektywy nas samych. Ostatnio patrzyliśmy na stronę biznesową. I to nasz samych, to może ja bym zaczął od takiej myśli, która całkiem niedawno mnie dopadła. Nasi dziadkowie, w ich życiu takim przełomowym zdarzeniem był okres wojenny. Dla naszych rodziców, ja nawet rozmawiałem na ten temat z moim ojcem, takim przełomowym doświadczeniem życiowym był stan wojenny. Ja myślę, że to, co się dzisiaj dzieje, to jest rzeczywiście przełomowe wydarzenie w naszym życiu. Ono dosyć mocno zdeterminuje nas i nasze działanie na wiele lat. Na mnie ogromne wrażenie w ostatnim tygodniu zrobiła królowa Elżbieta, która przemówiła i porównywała to, co się dzisiaj dzieje i tą walkę, którą my jako narody toczymy do II wojny światowej, starając się nas mocno wspierać. Więc no, rzeczywiście w ciekawych czasach przyszło nam żyć i dla wielu z nas na pewno to są ciężkie czasy. Więc przygotowaliśmy dla was trochę pozytywnych myśli, więc ja może zacznę. Otóż ja myślę, że to, co jest bardzo ciekawe w te święta, które nadchodzą, bo jakby z tej perspektywy na pewno fajnie na to spojrzeć, to po pierwsze to, że tak jak Paweł powiedział, słuchajcie, posprzątaliśmy ponoć jako Polacy domy przed świętami do tego stopnia, którego nigdy wcześniej ich nie posprzątaliśmy. I trochę się śmiejemy, a trochę mówimy poważnie, bo pamiętajmy, że nasze święta często wyglądają tak, że biegniemy, tysiące rzeczy, wszyscy chcą wszystko pozamykać, ostatnie szkolenia, ostatnie transakcje, a później wpadamy do tego domu, staramy się sprzątać, albo już nawet na to nie mamy siły, jak już siadamy, czy to święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, siadamy do tych świąt, jesteśmy zniszczeni, zmęczeni, mało mamy na to siły, więc może w tym roku rzeczywiście będziemy mieli.
Ja wczoraj przeżyłem, troszkę się tu pośmialiśmy przed programem, przeżyłem ciekawą rzecz. Oglądałem w internecie Maję Włoszczowską, która w live pokazywała, jak myje okna, więc bardzo pozdrawiamy mistrzynię Polski kolarstwa górskiego, która nam pokazała, jak trening przy myciu okien może wyglądać. Więc ja myślę, że to jest pierwsza bardzo pozytywna rzecz. Rzeczywiście mamy czas do tych świąt się przygotować dużo spokojniej, także w tym technicznym ujęciu. Pawle, jesteś już gotowy do świąt? Wiesz co, to trudne pytanie, ale przyjmijmy, że tak, na tyle, na ile mogę. Ale powiem ci, strasznie mi się podobał ten cytat z królowej Elżbiety, więc ja na chwilę wrócę do kultury brytyjskiej, bo podobno przed Brytyjczykami ciężkie czasy. I przypomnę to, co powiedział Winston Churchill w pewnym momencie, kiedy tam udało się doprowadzić do pewnego przełomu. On powiedział, słuchajcie, to na pewno nie jest jeszcze koniec, to nawet nie jest początek końca, ale prawdopodobnie jest to koniec początku. I myślę, że patrząc na to, wiesz, że jak się sytuacja rozwija wokół nas, to na pewno jesteśmy na końcu jakiegoś początku i pozostaje mieć nadzieję, że w takim razie poprzez takie właśnie małe, pozytywne działania, jak to, co powiedziałeś, wiesz, odsprzątane mieszkania, więcej czasu dla waszych bliskich, będziemy w stanie zbudować na tym naprawdę fajną rzeczywistość. A palicho, odpowiem, tak, posprzątałem garaż i piwnicę, coś, do czego się zabierałem przez dobre, no żeby nie skłamać, 10 lat. Pewnie żonie obiecywałeś i teraz ci przypomniała, jak tego mema zobaczyła. Ale ja mam jeszcze kilka myśli takich pozytywnych odnośnie tych świąt. Słuchajcie, ja wierzę też w to, że w te święta będziemy przez to, że musimy siedzieć na miejscu i chyba wszyscy powinniśmy sobie przypomnieć, że jednak podróżowanie w te święta dalej nie jest rozsądne. To sprawi, że będziemy mieli więcej czasu dla naszych bliskich, dla tych najbliższych, z którymi jesteśmy. Ja na przykład obiecałem moim dzieciom, że obejrzymy kilka zaległych polskich komedii, do których do tej pory zawsze nie było czasu, bo było tysiąc innych rzeczy do zrobienia. I mam jeszcze jedną myśl. My was namawialiśmy 2 odcinki temu do tego, żeby organizować wideokonferencję, śniadania w postaci wideo. Dostaliśmy po tym odcinku wiele zdjęć z tego, jak rodziny rzeczywiście konferowały w ten sposób. I namawiamy was do tego, żebyśmy w te święta też spróbowali technologicznie ogarnąć połączenie. Ja już mam w planie na Zoomie dużą kolację rodzinną i to śniadanie rodzinne. I to nawet nie tylko z całą rodziną, ale z przyjaciółmi także. I to może spowodować, że życzenia i ten czas, który będziemy sobie wspólnie spędzać, on będzie dużo bardziej treściwy niż to, że czasem jedziemy, siadamy, wyciągamy to jedzenie i po prostu z sobą jesteśmy. Rzeczywiście może się okazać, że te święta będą dla nas unikatowe. Jak jeszcze włączymy transmisję z Watykanu i papież będzie tam sam w Bazylice Świętego Piotra odprawiając mszę, to gdzieś się zastanowimy. Pawle, jaka jest twoja perspektywa indywidualnych, pozytywnych emocji, które dzisiaj możemy znaleźć? Wiesz co, bardzo fajną rzecz powiedziałeś, wiesz, o zastanowieniu się w momencie, kiedy zobaczymy być może papieża Franciszka odprawiającego nabożeństwo na pustym placu Świętego Piotra. I parę rzeczy, które ja dzisiaj mam jako te pozytywy, one trochę idą właśnie w stronę takich nadrzędnych wartości, które gdzieś chyba trochę żeśmy po drodze w tym szalonym pędzie pogubili. Ale najpierw wrócę jeszcze na chwilę do tego szalonego pędu, bo nie możemy się oderwać, Piotr, od tego, że jednak wiele osób, które nas oglądają, wielu naszych znajomych, no to są ludzie świata biznesu, dla których jest teraz naprawdę super ciężki czas i dla nich też chciałbym mieć jakiś pozytyw. I tym pozytywem są dwie takie myśli, dwa stwierdzenia, tudzież jeden przykład, jak to zrobić w praktyce. Otóż profesor Joseph Badaracco z Harvard Business School, wyjątkowy profesor, ekspert w zakresie przywództwa, powiedział kiedyś, że w życiu każdego lidera pojawiają się tak zwane defining moments, takie określające, definiujące nas momenty, które zadecydują o tym, jak będziemy później odczytywani przez innych jako liderzy, jako przedsiębiorcy, jako eksperci w swoich dziedzinach. Marshall Goldsmith, który jest moim wielkim guru, z kolei mówi znacznie bardziej przyziemnie o takich momentach it's showtime. To jest właśnie ten moment, kiedy na ciebie są skierowane światła reflektorów, kiedy to ty musisz wziąć odpowiedzialność na swoje barki, pójść do przodu i pokazać, że masz pomysł, jak wyprowadzić firmę, zespół swoich ludzi z trudnej sytuacji. I nawet jak ta sytuacja jest potwornie trudna, to słuchajcie, to jest właśnie ten moment. To jest ten showtime i to jest ten moment, kiedy rodzą się i umierają liderzy. A to jest z kolei hasło, które zaczerpnąłem od człowieka, który się nazywa Kenneth Chenault. Kenneth Chenault w latach 2001-2014 był prezesem American Express. I to jest osoba, która w tym okresie musiała się zmierzyć niestety, ale z dwoma gigantycznymi kryzysami, które bezpośrednio uderzyły w jego organizację. 2001 rok, krótko, kilka miesięcy po objęciu funkcji prezesa,
no, spotkał się z zamachami na World Trade Center, które były uderzeniem w biznes Amexu podwójnym. Po pierwsze dlatego, że oczywiście duża część biznesu Amexu to jest biznes turystyczny, oczywiście biznesowy turystyczny, rezerwacja hoteli, pośrednictwo w rezerwacji lotów i tak dalej, a ten biznes bardzo wtedy ucierpiał w następstwie tych zamachów. No i też oberwał wtedy bardzo fizycznie, ponieważ centrala Amexu była ulokowana kilkadziesiąt metrów od jednej z wież World Trade Center i uległa zniszczeniu, fizycznemu zniszczeniu w momencie, kiedy wieża się zawaliła. 11 pracowników Amexu straciło wówczas życie. Drugi potężny kryzys to oczywiście 2008-2009, kiedy Ken Chenault, no, w tej drugiej nodze biznesu Amexowego, biznes kartowy, finansowy, musiał zmierzyć się z kryzysem na rynkach finansowych. I Ken Chenault powiedział dwie fajne rzeczy. Jedna rzecz, którą powiedział, to to, że w przeprowadzeniu firmy w bezpieczny sposób przez ten czas turbulencji pomogła mu myśl Napoleona Bonaparte. Napoleon Bonaparte, kiedy jego z kolei zapytali, o co chodzi w byciu liderem, powiedział, że dla niego bycie liderem to jest z jednej strony definiowanie rzeczywistości, a z drugiej dodawanie otuchy. Definiowanie rzeczywistości, czyli pokazywanie twardo, bez środków znieczulających, jak wygląda świat, w którym jesteśmy i zadbanie o to, żeby wszyscy wokół nas, w jego przypadku armia, wiedzieli, z czym się tak naprawdę mierzymy. Ale ponieważ część z nas jest nieprzygotowana na zmierzenie się z tak brutalną rzeczywistością, no to dodawanie otuchy, pokazanie im, że ja jako lider mam pomysł, jak z tego wyjść. I Ken Chenault to był właśnie człowiek, który powiedział, kierując się tą maksymą Bonaparte i stosując ją w praktyce, przeprowadziłem tego globalnego giganta przez dwa bardzo trudne momenty w jego historii. I wniosek post factum, patrząc na moich ludzi, którzy wtedy ze mną pracowali, lider rodzi się bądź umiera w kryzysie. Czyli to, co zrobimy w tym momencie, kiedy jest tak ciężko, to na ile wykażemy się charakterem, jakie decyzje podejmiemy, będzie decydowało o tym, jak będziemy postrzegani przez kolejne lata. I to jest bardzo ciężki czas próby, wiesz, ale z drugiej strony to jest ogromny czas szansy. Więc to jest taka refleksja na pograniczu biznesu, która ma paradoksalnie, ale wymiar pozytywny. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, ja myślę, że to jest świetny przykład. Ja z kolei pamiętam, jak kiedyś byłem zdziwiony tym, jak to się dzieje, że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, generałowie wysokiej rangi to są ludzie dużo młodsi od generałów w Polsce. I zadałem to pytanie jednemu z moich kolegów, którzy większość życia spędzili w armii. On mi wytłumaczył, że to jest bardzo proste. Otóż Ameryka jest niemalże ciągle, nieustannie w jakimś konflikcie zbrojnym, w związku z czym jej żołnierze niemalże ciągle są na polu walki. A na polu walki dużo łatwiej jest zbierać doświadczenia, kompetencje i awansować. Więc rzeczywiście sytuacje kryzysowe no, definiują nas na pewno dużo łatwiej, dużo pewniej. Wychodzimy wtedy spod tego klosza i ta szansa, nawet w tak no, ciężko mówić, że w tej sytuacji mamy jakąś szansę. Natomiast rzeczywiście dla nas w ujęciu indywidualnym jest to pewna okazja na to, żeby sprawdzić samego siebie. I to zarówno w ujęciu takim emocjonalnym, naszej siły, przywódcze, jak i kompetencji i zdolności. A pamiętajmy, że na wojnie dużo szybciej możemy próbować i dużo szybciej możemy się uczyć. W cudzysłowie na wojnie oczywiście. 100% racji. Wiesz, no, to biznesowo mamy czas wojny. No, tego inaczej się nie da nazwać. Walczymy o przetrwanie naszych firm, walczymy z rywalem, który na dokładkę nie jest już jak wczoraj po prostu konkurentem czy grupą konkurentów, tylko jest siłą znacznie poważniejszą. Ale wiesz, to jest też taki moment, gdzie myślę, że warto teraz na chwilę zostawić biznes i porozmawiać właśnie o tej warstwie wartości, bo tutaj myślę też może się zdarzyć bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Dla mnie na przykład takim potencjalnym pozytywem, który może wypłynąć już z całej tej historii, jak już ten przysłowiowy kurz opadnie, to jest to, że my zaczniemy patrzeć na naukę i na to, jaką wartość wnosi nauka w nasze życie w inny sposób niż patrzyliśmy wcześniej. Wiesz, do mnie z kolei dotarł też taki oklepany mem wysłany przez jednego z naszych widzów, gdzie są dwa obrazki. Na jednym obrazku jest któraś z gwiazd piłki nożnej, już nie pamiętam, czy to był Messi, czy Ronaldo, czy ktoś jeszcze inny. Na drugim obrazku jest z kolei jakiś hipotetyczny naukowiec pracujący nad wirusem, no i na dole jest napisane, ile zarabiają w ciągu roku. Wiesz, nie mam nic przeciwko piłce nożnej, nie jest to może moja jakaś wielka pasja, ale nie mam nic przeciwko. Co nie zmienia faktu, że pewnie jak wielu z naszych widzów zastanawiam się od wielu lat, co jest nie tak z tym światem, że my różnego rodzaju wydmuszki, bo nie zdawałem się tego tak nazwać, traktujemy jako prawdziwe wartości, które wnoszą coś w nasze życia. I broń Boże, nie chcę teraz obrażać piłkarzy,
gdzie pewien fach jest potrzebny do tego, żeby wykonać to, co robią. No i a rynek to akurat wycenia tak, jak to wycenia, w związku z tym zarabiają takie pieniądze, jak zarabiają. Ale wiesz, jak patrzysz na różnego rodzaju influencerów na modnych portalach społecznościowych i zaczynasz patrzeć na to, jaka jest liczba followerów, którzy za nimi podążają i w związku z tym, jakie pieniądze oni zarabiają za różnego rodzaju mniej lub bardziej zawoalowane akcje reklamowe, kampanie, to wiesz, ja się zaczynam zastanawiać, co jest nie tak. Jedna z moich nadziei, która się wiąże z całym tym kryzysem, może to jest tak, że my wreszcie popatrzymy, wiesz, po prostu, nie wiem, na kuriera, który przyniósł nam dzisiaj paczkę z zamówionym towarem i popatrzymy na niego nie jak na człowieka, który jeździ jakimś tam swoim vanem, rozwozi paczki, tylko popatrzymy jako na człowieka, który jest fundamentalnie istotny z punktu widzenia naszego funkcjonowania jako społeczeństwa. Że to jest ten człowiek, który finalnie dostarczy ci, nie wiem, twoje zakupy ze sklepu internetowego. To jest ten człowiek, który spowoduje w tak trudnym momencie jak teraz, że to wszystko dalej działa. Wiesz, patrzę na kasjerów, kasjerki w dużych sieciach sklepów i myślę sobie, kurczę, no to jest prawdziwy test wartości. Gdzie wartość, przepraszam, wycenianego w kosmos influencera na jakimś modnym portalu versus prawdziwa wartość tej osoby, która, dzięki której w tym momencie ty będziesz miał chleb i będziesz mógł coś zjeść. Więc może trochę filozofuję, ale mam takie wrażenie, że z tego kryzysu dobrą rzeczą, którą możemy wyprowadzić, będzie prawdziwe rozumienie, co to jest wartość dodana. Bo my szermujemy tym hasłem na prawo i na lewo, ale chyba do końca go nie rozumiemy. Wiesz co, Pawle, ja bym dołożył troszeczkę do tego, o czym mówisz, bo mimo, że bardzo się zgadzam z tym, o czym powiedziałeś, to myślę, że warto to trochę podkreślić jeszcze bardziej. Pamiętasz jeszcze kilka miesięcy temu, jak szliśmy do przychodni albo do jakiegoś szpitala, to zwykliśmy narzekać, że służba zdrowia, że nie taka, że ci ludzie, to oni nie tacy, że chcielibyśmy, żeby to wszystko było wyglądało inaczej. A dzisiaj nagle dostrzegamy duże zaangażowanie tych ludzi, ich ogromną odpowiedzialność. Coraz więcej akcji widzimy w internecie, ale w telewizji wokół nas, że ludzie starają się wspierać. Dużo firm, słuchaj, dużo historii jest o tym, jak to firmy na przykład gotują posiłki albo szyją maski, wysyłają to wszystko do szpitala. Ja niedawno widziałem taką informację w telewizji, że w Toruniu, w moim rodzinnym mieście, pani emerytka przyniosła do szpitala w pudełku ileś rzeczy, jakieś wyposażenie medyczne, jakiś żel i powiedziała, że całą swoją 13. emeryturę wydała na to wszystko i tam jeszcze na dodatek był wydruk z kasy fiskalnej. Te wszystkie gesty pokazują, że rzeczywiście może te wartości, o czym słusznie mówisz, spojrzymy na to wszystko troszeczkę inaczej i trwale zmienią się w nas z tych rzeczy błahych do rzeczy śmiesznych. Żeby nie było nazbyt pompatycznie, opowiem tobie historię, jak pierwszy raz jechałem na nartach z dziećmi, wymyśliłem sobie, że pooglądam w necie, jak małe dzieci się uczy jeździć na nartach. Moja młodsza córka wtedy miała 2,5 roku, starsza 4. I wyobraź sobie, znalazłem Leosia. Leosia na YouTubie. Leoś przez cały tydzień tata uczył go jeździć na desce. Leoś miał chyba 3 lata. Leoś zrobił niesamowitą robotę przez ten tydzień. Ojciec zrobił niesamowitą robotę, zrobił fajny film. I ten film obejrzało 2100 osób przez chyba 3 lata. W tym samym czasie przemiłe Rosjanki, topless jeżdżące na nartach w Rosji zebrały 5 milionów otwarć. I to jest chyba to, o czym mówisz, nie? Że jednak może docenimy tą prawdziwą wartość, która stoi za ciężką pracą, za nauką, a nie tylko ładnym opakowaniem i ładną prezentacją. Tak, Piotr, ja myślę, że trafiłeś absolutnie w sedno, no jeżeli podajesz takie liczby. Rozumiem, że oglądałeś oba te klipy bardzo szczegółowo, tak wnioskuję z twojego badania, które przeprowadziłeś. No ale tak, ale jest jakaś przerażająca dysproporcja w tych liczbach. Więc wiesz, optymistycznie może faktycznie się skierujemy do tego, co naprawdę ważne. Może zaczniemy doceniać tych, których wiesz, całe lata pracy, budowania doświadczeń stanowią o tym, jak wygląda jakość naszego życia. I nie są to tylko takie właśnie fast foodowe, emocjonalne doznania, że zobaczyliśmy kogoś na nartach, tylko może faktycznie jest tam coś głębszego. A czy wiesz, jeszcze jedna taka myśl, która mnie naszła, kolejny pozytyw. Ziemia odpoczywa. Dostałem, wiesz, serię zdjęć, którą pewnie wielu naszych widzów dostało również, ty pewnie też. Jak wyglądały 2 miesiące temu, robione z pewnej odległości, duże miasta na całym świecie, jak wyglądają dzisiaj? Jak wyglądały rzeki, jak wyglądają dzisiaj? No i wiesz, straszne historie. No, w Wenecji nagle zamulona dotychczas woda w kanałach stała się przejrzysta, widać te
adriatyckie delfiny, które tam pływają. Jeżeli popatrzysz na większość, nie wiem, dużych hinduskich miast na przykład, wczoraj nie było ich widać, co do odległości 20 kilometrów, dzisiaj widać fantastyczny skyline. Więc może jednak w tym wszystkim, co niedobre wokół nas, jest ten pierwiastek pozytywu, który możemy wyciągnąć. A żeby było, wiesz, go łatwiej wyciągać, ja myślę, że czas na nasze rekomendacje. Co myślisz? Tak, to może ja dzisiaj się wyrwę. Ja nawiążę do swoich, do świąteczności i do tego klimatu, więc ja mam dwie rekomendacje. Znaczy jedną poważną, trochę drugą mniej. Otóż moja pierwsza rekomendacja, poświęćmy wszyscy czas na to, żebyśmy z rodzinami obejrzeli stare polskie filmy. Ostatnio Netflix wygrywa i wszyscy oglądamy jakieś seriale, piękne produkcje amerykańskie. Jest wiele fantastycznych polskich filmów. Ja mam nadzieję, że przynajmniej do dwóch czy trzech będę miał czas i szansę usiąść z moimi dziećmi i wytłumaczyć im, o co chodziło w tej Polsce lat 70. i 80., dlaczego to było zabawne i może nawet mi się uda. To jest moja pierwsza rekomendacja. A druga rekomendacja, ja bym was zachęcił do podcastu, który znajdziecie na moim LinkedInie i także pod tym filmem. Nagraliśmy niedawno z Leadership Island program o tym, w jaki sposób przechodzą liderzy przez kryzys. Ja tam opowiadam kilka swoich historii. Też się bardzo przy tym wzruszyliśmy. Było sporo emocji, więc może nie tyle, żeby właśnie jakieś narzędzi się jeszcze uczyć, tylko żeby poszukać tej strony pozytywnej i emocjonalnej w czasach kryzysu. Zapraszam do tego podcastu. A ty, Pawle, co masz dzisiaj dla nas? Fajnie, wiesz, to sam zerknę na ten podcast, bo jeszcze się nie podzieliłeś oczywiście. Oczywiście, ale dzisiaj live dopiero. Ale zadziałam i poszukam. Słuchaj, wiesz co, mi przyszły do głowy takie słowa Goethego, które on wypowiedział oczywiście bardzo wiele lat temu, że należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć dobry obraz i jeśli to możliwe, to również wypowiedzieć kilka sensownych słów. Więc ja idąc tym torem, chciałbym w każdej z tych trzech kategorii, poza tymi sensownymi słowami oczywiście, coś polecić. Jeżeli chodzi o krótką pieśń, piękną pieśń, to być może część z was nie słyszała jeszcze Kosmoplastra Muzyki. Preissner i Towarnicka, wspaniała Elżbieta Towarnicka. Poszukajcie tego na YouTubie, coś nieprawdopodobnego, ciarki przechodzą po kręgosłupie. Jeżeli chodzi o ten cudowny wiersz, który należy przeczytać, to sięgnijcie do Edgara Allana Poe, będzie trochę mroczniej, ale The Raven, Kruk, to jest akurat taka historia, która budzi bardzo wiele interpretacji na bardzo wielu poziomach i może być świetną inspiracją na ten niełatwy czas, również pozytywną, żeby było ciekawiej. A jeżeli chodzi o obraz, to tutaj już pójdźmy z grubej rury. To, co jest fajne, to jest to, że w tym czasie pandemii wiele muzeów uruchomiło, czy wręcz zintensyfikowało swoją działalność w przestrzeni wirtualnej, dają dostęp wirtualny do swoich zbiorów. Ja dzisiaj zachwycałem się Muzeum Guggenheima w Bilbao. Coś niesamowitego, naprawdę. Prace Andy'ego Warhola między innymi, duża kolekcja sztuki współczesnej, więc jeżeli macie ochotę sobie posurfować trochę wirtualnie po Muzeum Guggenheima w Bilbao, to was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. A jeżeli na bazie tego zechcecie wypowiedzieć właśnie kilka tych słów i na przykład wpisać je w komentarzach pod tym odcinkiem, będzie nam bardzo miło. Proponujcie swoje utwory muzyczne, proponujcie swoje wiersze, proponujcie swoje obrazy, z przyjemnością na to zerkniemy. Cóż, w takim razie chyba pora na życzenia. Życzymy sobie chyba przede wszystkim, żebyśmy przez te kilka dni najbliższe mniej pracowali, mniej się martwili, żeby było tych zmartwień znacznie mniej. No i pewnie wrócimy po tych świętach do sytuacji, która nie będzie łatwa. My wrócimy ze swoimi tematami, które już może nie zawsze będą pozytywne. Natomiast na te kilka najbliższych dni życzmy sobie wiele spokoju, wiele uśmiechu i bliskich wokół nas. Ja dołączam do tego, Piotrze, oczywiście i życzę wam wszystkim też zdrowia, bo to dzisiaj najważniejsze. Życzę wam dystansu, bo to bardzo pomaga. I finalnie życzę właśnie tej próby znalezienia odrobiny pozytywu w tym wszystkim niedobrym, co wokół nas, bo w tym pozytywie akurat może być taki zalążek czegoś, co jutro stanie się bardzo piękną wygraną. Najlepszego i do zobaczenia po świętach.